Miasto Kościerzyna organizuje zbiórkę na rzecz partnerskiego miasta Pryłki, z którym współpracuje od 2005 roku. Akcja rusza dziś, 4 marca i potrwa do wtorku, 8 marca w godzinach od 9 do 18. Zbierane będą m.in. latarki, świece, koce termiczne, rękawice ochronne, środki opatrunkowe oraz żywność długoterminowa. Dary można dostarczać do magazynu przy ulicy Tysiąclecia 1. Prosimy mieszkańców Kościerzyny o to, aby w dniach od 4 do 8 marca w godzinach 9-18, zapoznając się z naszymi wytycznymi, przynieśli dokładnie te elementy czy te rzeczy, które są wskazane, abyśmy spróbowali spaletować to, przekazać i spróbujemy przekazać to typowo dedykowane dla naszego miasta partnerskiego Pryłki. Dlatego prosimy o żywność długoterminową, najlepiej w puszkach. Najlepiej, żeby to były na całych kartonach czy zgrzewkach paletki, żeby nie były to pojedyncze puszki, żeby to się w czasie przepakowywania, przeładunku nie rozlatywało. Koce termiczne, rękawice robocze, ogrodowe, ochronne, baterie, latarki, świece i zapalniczki, jałowe opatrunki, najlepiej zamknięte hermetycznie, bandaże samoprzylepne, żywność dla dzieci, kaszki, mleko, obiadki, też najlepiej na paletkach, nie w pojedynczych opakowaniach, żeby pozwoliło nam to na standaryzowanych opakowaniach typu Europalota zapakować, ofoliować, zamknąć, żeby nie nasiąknęło to wodą, nie przyjmowało wilgoci i żeby dać sobie szansę, że przy iluś przeładunkach, bo podejrzewamy, że tak to się będzie odbywało, ten towar nie uległ zniszczeniu. Trwa także zbiórka organizowana przez Kościerskie Starostwo. Szczegóły na naszej stronie internetowej www.kościerzyna24.info.